Badań dendrochronologicznych, też analizy zabytkoznawczej, ale bardzo ważne jest, aby szczegółowo rozważyć zachowanie przynajmniej części tej konstrukcji, która mimo wszystko została opalona, ale przekroje belek są nadal solidne. Gdyby nawet porównać to do konstrukcji współczesnych, to co zostało tutaj z tego pożaru, czasami konstruktorzy w współczesnych budowlach projektują jako podstawowy zakres konstrukcyjny. W środku byłem, nie wygląda to źle, to znaczy nie jest wszystko, znaczy zazwyczaj jest dużo wody w środku po pożarze, jest zalane. Ołtarz jest przykryty taką wielką płatną. Strażacy mówią, że zdążyli go przykryć zanim woda zaczęła przeciekać. Czy to dobrze i czy to możliwe, żeby woda jednak nie zrobiła większych zniszczeń niż ogień? Myślę, że to jest dobra lekcja, jeszcze wynikająca z pożaru Świętej Katarzyny, gdzie, jak się okazało, sam pożar to tylko połowa strat. Być może jeszcze poważniejsze uszkodzenia powstały wówczas przez wielogodzinne pompowanie wody ścieków gaśniczych w mury, które bardzo mocno ucierpiały. Bezcenną wartością tutaj tego kościoła jest jego architektura. To są autentyczne 600-letnie mury wzniesione na przełomie XIV i XV wieku i tutaj duży ukłon w kierunku służb, że oszczędzono również tę substancję zabytkową przez ograniczenie do minimum lania po prostu wody. Często w zabytkowych, w ogóle w zabytkach, na strychach, w miejscach odosobnionych są najcenniejsze zabytki, znaczy jakieś ruchome, rozumiem, substancje, które nie są może do końca do oglądania, jakieś takie wyjątkowe skarby. Jeżeli tak było w tym przypadku, to chyba jest to problem. No, miejmy nadzieję, że na tym strychu nie przechowywano żadnej historycznej snycerki. Takie sytuacje w poprzednich latach miały miejsce. Wielki skład elementów snycerskich z okresu od XV do XVIII wieku był na sąsiednim kościele franciszkanów. Udało się te wszystkie elementy przez wiele lat przechowywane na tym kościele ewakuować i wróciły nawet do wnętrza. Byłem kilka lat temu nad Nawą Północną, wówczas nie widziałem żadnych elementów, które by tam były składowane. Miejmy nadzieję, że nic cennego nie spłonie. No i na sam koniec, mam wrażenie, że dużo szczęścia mamy tutaj z tym kościołem, bo owszem, nad zakrystią spłonął dawno zupełnie, ale widać, że poszedł już dalej płomień i udało się go powstrzymać, zanim objął cały kościół. To jest wielka zasługa Straży Pożarnej, błyskawicznej akcji gaśniczej. Jeszcze raz podkreślam, gdyby płomienie przeniosły się nad Nawę Północną, gdzie jest jeden z najcenniejszych zabytków konstrukcji, drewniana więźba dachowa z przełomu XV-XVI wieku, no straty byłyby bardzo, bardzo poważne i strata byłaby znacznie większa. Możemy tylko podziękować strażakom. Kiedy wznoszono te więźby dachowe 500 lat temu, budowniczy zakładali, że one przetrwają na zawsze. To miała być wieczno trwała konstrukcja, dlatego te przekroje więźni dachowej są tak duże. No, dzięki strażakom udało się uratować w maksymalnym stopniu, żeby je zachować w jakiś sposób? Oczywiście, że tak. Mamy dzisiaj do czynienia z taką możliwością w technice budowlanej, która polega na przykład na wzmocnieniu osłabionej konstrukcji, na podwojeniu konstrukcji. Tutaj można by dać niezależną usunąć te spalenizny, ale zachować
oczywiście, jeżeli potwierdzi się to, co przypuszczam, tak, że, bo nie znam badań dendrochronologicznych, zabytkoznawczych tej części więźni bytkowej, ale jeżeli ona jest gotycka, to powinna być również zachowana nawet w tym stanie, bo do tego zobowiązuje treść artykułu 6 ustawy o ochronie zabytków, w którym stwierdzono, że zabytki chronimy bez względu na stan zachowania. Więc to też jest niestety, że to też jest, nawet ta spalenizna jest, można nie powiedzieć spalenizna, że ona jest na powierzchni tych belek, nie? One w ogóle są uznawane za materiał trudnopalny. Takie drewno? Też nie mogę powiedzieć, nie znam wyników. Być może była sosna używana, czasami dębina. W Gdańsku spłonęły te więźby prawie wszystkie w 1945 roku. I to, że ona do dzisiaj jeszcze tutaj uchowała, to jest duże szczęście. Wie pan co? To chciałem wiązać się w ogóle taka tragedia organizacyjna, można powiedzieć, tragedia losu. Bo on ucierpiał, można powiedzieć, nieznacznie w czasie II wojny światowej. Od walk, od wybuchów, od ostrzału została usunięta, można powiedzieć, z powierzchni podmuchami, być może siłą tych eksplozji, dachówka. Ale konstrukcja i sklepienia się zachowały. I przez kilka powojennych lat ten kościół nie był zabezpieczony przed wodą opadową. I stopniowo ta woda penetrowała w konstrukcję filarów i sklepi i doprowadziła do zawalenia się filarów między nawą południową a środkową. I straciliśmy faktycznie w kilka powojennych lat poprzez brak zabezpieczenia przed wodą opadową bezcenny zabytek. Tutaj nie było pożaru w 1945 roku. Więźba się zachowała. Ona uległa zawaleniu i zniszczeniu w wyniku powojennych zaniedbań. Ale tutaj była olbrzymia zasługa obecnego proboszcza księdza Andrzejewicza, który podjął się wielkiego dzieła odbudowy tego kościoła. Bardzo późno, ale to jest być może... Czyli te materiały, te mury są... To są autentyczne, proszę pana, to jest prawdziwy zabytek, tak? To ma 600 lat. Rozumiem, tak. To nie było nigdy odbudowywane... Że filary uległy zapaleniu, tak? Te, które są w środku, bo ma pan nawę główną i nawę boczną, i między nimi ma pan dwa rzędy filarów. Filary od naszej strony są autentyczne. Filary od strony, można powiedzieć, drzewa. Są odbudowane. I również odbudowane są sklepienia nad nawą główną i nad nawą południową. No, musimy w kościołach operować tymi stronami świata. Nie? Prezbiterium ma pan zawsze na wschód, czyli tutaj jest pożar od strony północnej, prawda?